zakupy. Buongiorno, signora. Buongiorno. Kupiłam małe co nieco, warzywka. I teraz czas do domu. Mam dzisiaj ochotę na zupkę. Jaką to jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Siemanko, siemanko moi kochani. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeszcze nie zdążyłam się z Wami przywitać. Jak już widzieliście, byłam u mojego Italiańca. Zrobiłam zakupy warzywne, kupiłam kalafiorka, jabłuszka, nie wiem jaka to odmiana, w każdym bądź razie mają być lekko słodkawe. Do tego dwie czerwone papryczki, seler, szczypioreczek, worek takiej cebulki i zasugerowałam się dzisiejszą pogodą, że jest szaro na dworzu. Kupiłam dynię. Mam zamiar dzisiaj ugotować zupę, ale czy to będzie zupa dyniowa, czy inna, to nie wiem. W każdym bądź razie będzie to zupa. Jest tak ciemno tu u mnie, że musiałam sobie zapalić światło. Mam nadzieję, że to Wam nie przeszkadza. Make-up, no i make-up. Proszę nie regulować odbiorników. Tak wyglądam. Lepiej dzisiaj być nie będzie, nie mam zamiaru się dzisiaj malować, będę cały dzień w domu. Zaplanowałam sobie dzisiaj pakowanie rzeczy, sortowanie, jak już w poprzednim vlogu wspomniałam. Czeka mnie przeprowadzka i zaczęłam dzisiaj, znaczy nie zaczęłam, zacznę dzisiaj sortowanie rzeczy, które mi niepotrzebne, które muszę oddać do Czerwonego Krzyża, które do wywalenia i popakuję już wszystko w duże wory. Wyniosę to do piwnicy. Jak przyjdzie Sasza, to to zabierze, tak wiecie, po troszeczku, bo tego troszkę będzie. A więc widzimy się później, a ja sobie zrobię teraz kawusię i sprawdzę, czy może jeszcze ją wypiję na tarasie. Dopóki nie pada, bo dzisiaj będzie też nie za ciekawa pogoda. Jest na dworzu strasznie duszno, także podejrzewam, że naprawdę, tak jak zapowiadali, tak będzie i będzie również dzisiaj burza. Dobra, nie przedłużam. Słuchajcie, kawy nie wypiję na tarasie, bo po tym deszczu kapie z balkonu u góry i tak to jest nieprzyjemnie. Ja oczywiście kawusia w nowym kubasie, w prezencie, który dostaliśmy. Mam pytanie, czy tylko ja tak uważam, że ceny z tygodnia na tydzień wszędzie drożeją? No za parę warzyw 21 czy 22 euro zapłacić, a tu nic konkretnego, jak to mówią, nie ma. Żadnej wkładki, jak to, co niektórzy mówią. Chodzi mi o mięso. No nie wiem. Jakość jest ok, ale cenowo nie za specjalnie. Dobra, nie przedłużam. Biorę się za picie kawy i lecę do pracy. Ok, moi kochani, jak tu widać na załączonym obrazku, już zaczęłam pakować. Tu mam ręczniki tych takie duże i trochę obrusów, których wiem, że przez najbliższe 6-7 tygodni nie będę używała. Tutaj ciuchy też takie, które nie będę używać. Duża siatka piżam, koszulek nocnych. Tu są letnie rzeczy, których na pewno też już w tym roku nie założę. Kurtki, szaliki. Tam jest worek do oddania do Czerwonego Krzyża. Tam są buty zimowe, kozaki, nie kozaki, różnej maści. Tu takie wyjściowe, mam nadzieję, że Sasza nie ogląda tego, nie będzie oglądał tego filmu, bo zawało dostanie, że ja u niego wywalam jego rzeczy, a moich jest tyle. Słuchajcie, nie wiem, gdzie to się nazbierało i kiedy, w każdym razie to nie są jeszcze wszystkie buty, jeszcze klapki, klapeczki mam w szafce, sportowych butów i
Różne bodki, niebodki, bo nie wiem jeszcze jaka będzie pogoda, więc lepiej jeszcze mieć. A to wszystko popakuję, nie wiem czy mi się w tym, do tego worka zmieści. Wiem, że buty nie powinny być tak przewożone, ale no nie mam tyle kartonów. Jakoś trzeba sobie dać radę. Polecam duże worki do przewożenia ciuchów. Lepsze są niż kartony. Bo lepiej je wziąć w rękę i od razu widać, co w nich jest. Mi się naprawdę to lepiej sprawdza niż kartony i wygodniejsze jest, wiecie, do wzięcia. Ja tak sobie tutaj zakręciłam, do tego jeszcze taśmą obkleiłam, żeby było, wiecie, tak... nie mogę się wysłowić, zabrakło mi słowo. Tak stabilniej, o. Dobra, na ten moment... Kończę, idę zrobić zupkę, raczej będzie robił Thermomix, bo jestem już głodna, a jaką to zaraz zobaczycie. Okej, ja już wybrałam zupkę. Jest to zupa paprykowa z curry z mięskiem wołowym, ale ja zrobię uproszczoną wersję przeze mnie. Zamiast mięska będą kiełbaski tyrolskie, podwędzane z Polski. Takie, wiecie, kombinowane troszkę. Trzeba robić z tego, co się ma. Mam nadzieję, że wyjdzie smaczne. Dam Wam znać. Dobra, biorę się za robotę. Zaraz będziemy smakować, czy równie dobrze smakuje. Okej, moi kochani, próba generalna, czy zupka smakuje równie dobrze, jak wygląda. Żebym się tylko nie ufajdała, bo znając mnie to tak może się skończyć. Dobra, powiem Wam szczerze, że nawet dobrze, że nie miałam mięska, bo te kiełbaski podwędzane, to tak czuć troszkę tą wędzonką. Będę raczej ją robić w ten sposób, a nie tak jak jest w przepisie z mięskiem, bo lepiej mi smakuje. Były momenty, że słoneczko wyszło, ale teraz znowu chmurki się pojawiły. Gdzieś tam w oddali widać błękitne niebo. Może jeszcze się rozpogodzi. Ja biorę się dalej za pałaszowaniem mojego obiedziku i po obiedzie wezmę się dalej za pakowanie i chyba to będzie na tyle dzisiaj. Jeszcze zobaczę, może coś jeszcze wykombinuję. Jutro idę na popołudnie do pracy, następne 4 tygodnie. Tak się zastanawiam, czy może jeszcze jednej zupinki nie ugotować. To bym miała na zapas. Ta porcja w sumie jest duża, ale jak to moja babcia mówiła, zupa to po krzyżu przeleci i za jakiś czas człowiek jest głodny. Więc może jeszcze poszukam inny przepis i zrobię jeszcze jedną, tak żeby 2 dni po kolei nie jeść tego samego, tylko sobie tak urozmaicę. A więc tu już popakowałam. Teraz to wynieść, ale powiem Wam szczerze, że zrobię sobie zaraz kawusię i troszkę odpocznę, jak już tu widzicie, poobklejałam taśmą. Taki mam patent, żeby złapać bezpośrednio, żeby się nie rozchodziło i w przynoszeniu będzie optymalnie. Tu worek do oddania, tam też już się zaczyna zbierać, a ta reszta to wezmę, wyniosę do piwnicy, tam na korytarz, żeby mi tutaj nie zawalało. I zrobię miejsce na następne worki. Dobra, teraz kawusia. Okej, moi kochani, ja już dzisiaj nie mam na nic siły.
dopiję kawusie, tak jak już zobaczyliście, poczytam sobie książkę, chyba że troszkę odpocznę i jeszcze coś porobię, a jak nie, to po prostu będzie tylko chillaucik, tak też trzeba. Dziękuję nowym subskrybującym za to, że dali mi szansę, a te osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, koniecznie to zróbcie, Was to nie będzie kosztowało, a mnie bardzo ucieszy. A więc widzimy się w następnym vlogu. Cześć!